Siema! Odpowiem dzisiaj na wasze pytania, które zadaliście pod postem na Facebooku. Zapytałem się was, jakie macie pytania co do najnowszego Need for Speed Payback? Myślę, że mogę na większość z nich odpowiedzieć. Grałem w pełną wersję. Można było jeździć po otwartym świecie, wiecie, robić różne eventy. Wiem, jak mniej więcej te samochody się prowadzą, więc będę mógł odpowiedzieć, myślę, że na większość tutaj pytań, które są zawarte w komentarzach. Jaka jest i czy jest jazda dowolna? Pytanie niby oczywiste, ale na przykład taki Deran nie miał. Rzeczywiście, jest jazda dowolna, świat gry jest duży w Need for Speed Payback. Jest większy niż w Need for Speed 2015, takie odniosłem wrażenie. I co do... tak, i rzeczywiście Deran nie miał, ale on tam specjalnie nie potrzebował tej jazdy dowolnej. Myślę, że ciężko by było zawrzeć w jednej grze wyścigowej całe Stany Zjednoczone. Nie patrz The Crew i The Crew 2. No, ale tam chodziło o bardziej o fabułę, no nie? Na jakiej platformie grałeś? Jak z optymalizacją? Wiesz co? Ciężko tu jeszcze mówić jakiejkolwiek optymalizacji. Zdaje się, że grałem na Xbox One albo... Tak, myślę, że na Xbox One. Pady były od Xboxa. Później na tych zamkniętych pokazach też grałem na padzie od Xboxa, więc myślę, że to był Xbox, ale no, głowy sobie uciąć nie dam. Jak z optymalizacją? No, w tym stadium rozwoju gry raczej o optymalizacji nie ma co rozmawiać. Gra chodziła płynnie, ale jeszcze zdarzały się tam jakieś bugi, jakieś tam różne rzeczy dziwne, no bo jest to gra jeszcze niedokończona i jeszcze twórcy będą musieli trochę nad nią popracować, zanim będzie mogła być wypuszczona i grywalna. Na obecną chwilę można grywać, znaczy jest grywalna, można grywać. Można grać w nią, ale jest jeszcze taka trochę niestabilna. No. Jak się prowadzą, są podobne do poprzednich części? Nie. Samochody na szczęście nie prowadzą się tak jak w poprzedniej części Need for Speed 2015. Moim zdaniem prowadzenie jest lepsze, ale to też zależy od tego, jaką klasą jeździmy, bo jedna klasa samochodów będzie się prowadzić tak, a druga będzie się prowadzić inaczej. Na przykład jechałem samochodem offroadowym po szosie, no i jak się pewnie spodziewacie, samochód zachowywał się jak czołg. Dosłownie ciężko było nim skręcać. No, to jest dość oczywiste, ale nie w grze arcade'owej. A tutaj było to dość fajnie pokazane. Myślę, że na duży plus można zaliczyć właśnie prowadzenie się samochodów. Jeśli przesiądziemy się na jakąś tam klasę szosową, to te samochody, ten samochód jest taki bardzo responsywny. Ale to też można sobie ustawić ten kąt skrętu, czy responsywność samochodu. Te ustawienia tam były 3 na każdą klasę. I tak, i będzie można sobie ustawić na przykład zawieszenie w samochodzie offroadowym. Z tego co zapamiętałem, to właśnie twardość hamulca ręcznego w samochodach driftowych. I jeszcze tam parę innych rzeczy, to nie jest tylko to jedno ustawienie, ale po 3 ustawienia na każdą klasę mamy. A w samochodach szosowych możemy na przykład responsywność samochodu ustawić, chyba też zawieszenie i coś tam jeszcze było takiego. Jest kilka tych ustawień. No ale to jeszcze w przyszłych, w nadchodzących tygodniach pewnie dowiemy się na ten temat więcej. Ja wam mogę tylko powiedzieć, że naprawdę każdy będzie mógł sobie dostosować prowadzenie tych samochodów pod siebie. To jest naprawdę spoko. Do którego Need for Speeda model jest najbardziej podobny? Jest możliwość zmiany kamery na przykład na maskę? Dobra, po kolei. Więc do którego Need for Speeda model jazdy jest najbardziej podobny? Jeśli właśnie chodzi o klasę driftową samochodów, no to model jazdy jest właśnie podobny do Need for Speeda z 2015. Rzeczywiście te samochody wchodzą, ta driftowa klasa wchodzi w zakręty, czy driftuje bardzo podobnie jak w Need for Speedzie 2015. No ale nie mógłbym porównać wszystkich samochodów do tego stylu prowadzenia jak w 15, bo w 15 większość samochodów... Różnica w prowadzeniu między tymi samochodami była naprawdę niewielka. Tutaj jest różnica spora. Zwłaszcza jeśli się przesiądzie z klasy na klasę. Do którego Need for Speed najbardziej jest podobny? Powiedziałbym, że to jest coś a la Pro Street, może Need for Speed The Run. No mówię, każda klasa się prowadziła inaczej, więc ja też przejechałem tylko kilkoma samochodami i ciężko mi powiedzieć. Jechałem BMW M5, jechałem tym Mustangiem z kampanii. To są samochody z klasy szosowej, nie wiem czy M5 chyba nie była jakimś tankiem czy coś takiego. Nie wiem czy dobrze to zrozumiałem. No i jechałem jeszcze
Hondą S2000. Tak, Hondą S2000 w drifcie miała taki duży negatyw. I tak, ta driftująca Honda prowadziła się jak w 15, natomiast tamte poprzednie samochody każdy prowadził się troszeczkę inaczej. I tak ciężko też to porównać do jakiegoś poprzedniego Need for Speeda. Natomiast mógłbym porównać do Derana, do Pro Streeta, jak się jeździło, bo w Pro Streecie też mieliśmy różne gatunki tych wyścigów. Mieliśmy na przykład ten wyścig taki szybki, gdzie jechaliśmy z dużą prędkością. Chociaż kurde, tam samochody też prowadziły się jakoś ciężko. Jeśli potraficie przytoczyć jakiegoś Need for Speeda, gdzie samochody dość były responsywne, dość takie skrętne, no to chyba tamten Need for Speed bardzo by był podobny do klasy szosowych samochodów w Need for Speed Payback. Czy może jest Audi TT i Mazda RX-7? RX-7 i TT-tki nie widziałem. Ale też nie można było jeździć jeszcze na tej pełnej wersji wszystkimi samochodami, więc czy będzie więcej samych wyścigów czy misji fabularnych? Tutaj ten designer powiedział, że fabuła jest istotną częścią gry, ale to nie jest tak jak w 15, że będziemy mieli dużo tych przerywników filmowych, tylko że też będziemy mieli dużo do roboty poza fabułą i też to będzie dla nas jakby takie angażujące, nie tylko, że fabuła, kończymy fabułę i gra do kosza, tylko, że coś tam jeszcze będziemy musieli później robić. Czy są jakieś zadania, misje poboczne? Jest dużo różnych wyścigów. Co do zadań, widziałem, że można sobie porobić różne skoki, tak jak w Forzie na przykład mamy te strefy takie do skoków, stref driftowych chyba nie widziałem. No takie skoki po prostu mamy, nie? I za to dostajemy jakieś punkty, chyba reputacji. Czy są jakieś bugi? Tak, jak na obecną chwilę w tym Need for Speedzie Paybacku, w którym ja grałem, w tej wersji grywalnej, no jeszcze bugów było trochę, z tego względu, że jeszcze to nie jest gra ukończona, jak wspomniałem. Czy w Need for Speed Payback będzie odczuwalny efekt prędkości, tak jak w Forzie Horizon 2 albo 3? Moim zdaniem nie. Z tego co jeździłem, ten efekt prędkości nie będzie, zwłaszcza na tej kamerze z tyłu, bo pewnie o to tobie chodzi. Nie jest tak fajnie odczuwalny. Ta kamera w Forzie Horizon 3 albo 2, ona jest strasznie taka wybrzuszała, jak powiedzmy w GoPro, jak nagrywaliście jakieś filmiki, to zresztą jak jeździcie w Forzie, jak się spojrzycie do góry, jak na przykład jest niebo takie rozchmurzone, albo leciutkie chmury są czy coś, jak zaczniecie jeździć wokół, okręcić się w kółko, to zobaczycie jak ten obraz jest bardzo zakrzywiony, żeby dużo było widać po bokach, dzięki czemu jest fajny motion blur po bokach i ten efekt prędkości jest po prostu świetny. Ale z kolei jak weźmiecie sobie, jak jedziecie 400 km na godzinę w Fordzie i weźmiecie sobie nagle widok z kokpitu, to będziecie mieli wrażenie, że jedziecie 100 na godzinę albo i wolniej. Naprawdę. Więc ten efekt prędkości jest bardzo fajny w Fordzie, ale w Need for Speedzie jeszcze na tym etapie, jak grałem, nie był tak fajnie pokazany. Porównałbym ten efekt prędkości do na przykład The Crew. Bardzo zbliżona jakość na tym etapie gry, ale może to oczywiście zostanie jakoś zmienione. Ile będzie marek samochodów? Marek. Nie wiem. Mówię, tu nie było jeszcze wszystkich samochodów w tej wersji, którą grałem. To była taka wersja testowa, ale grywalna, nie? Znaczy, już z pełnym światem, już ze wszystkimi wyścigami. Części fabularnej chyba tam nie było, ale tak, nie było też samochodów wszystkich, tak, dostępnych. Czy sposób tunigowania będzie inny niż w The Crew, czy podobny? Z tego co widziałem, troszeczkę inaczej, bo w The Crew miałeś takie pakiety na przykład na zderzak. Miałeś tam taki zderzak z takimi światłami, zderzak z innymi światłami. Niby też mieliśmy mieć dużo części, ale tutaj to troszeczkę inaczej będzie wyglądało, bo będziemy mieli jakieś tam zderzaki, progi i tak dalej, ale będziemy mogli też maksymalnie obniżyć samochód, zrobić koła w negatywie. No tego w The Crew nie mogliśmy robić, więc ciężko powiedzieć. Moim zdaniem nie będzie podobny jak w The Crew, ten tuning. Jaki styl jazdy, w sensie kartonowy czy lepiej? Zrenderowanie do takich detali jak góry. Czy ten tuning będzie... Wiesz co, tuningu tak za bardzo nie liznąłem, więc ciężko tutaj powiedzieć. Widziałem tylko samochody, które już były pretuningowane i takimi mogłem jeździć.
zwiastunie, czy da się wyłączyć. Zaraz to odpowiem. Więc tak, po kolei. Kuba Zieliński. Sposób prowadzenia samochodów jest bardziej kartonowy, powiem szczerze. Muszę to przyznać, bo tak było. Ale na przykład jeśli wsiadłem sobie do samochodu offroadowego, to podczas przyspieszania on się tak delikatnie bujał. Natomiast nie jest to poziom jakiejś tam symulacji, to jest bardziej oskryptowane, wiesz? Jak się wjeżdżało na jakieś tam wyboje czy coś, to widać było, że on się tam trzęsie, że on się tam buja, ale jest to takie, nie jest to raczej związane z fizyką, jest to bardziej tak oskryptowane i raczej moim zdaniem bardziej ten sposób prowadzenia samochodów jest taki kartonowy, taki sztywny, ale na pewno nie jest tak jak w The Crew, bo w The Crew na przykład te samochody troszeczkę bardziej driftowały, też tam fizyka nie miała za wiele wspólnego z jeżdżeniem samochodem, na przykład jak się jechało pod jakąś górę albo przez jakiś wybój się przejeżdżało, to koła potrafiły się zatopić w ziemi, no nie? Tutaj ciężko powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało już w finalnym produkcie, ale no na tym etapie, jak jeździłem sobie, jeździ się w porządku, jest ok, bardzo fajnie się skręca tymi samochodami, ale no raczej nie czujesz tej takiej, wiesz, fizyki, no nie? Jeśli o to ci chodzi, to tak mogę to określić. Czy lepiej zlądować do takich gór? Wiesz co, nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc. Raczej, jeśli nie zwróciło to jakichś takich negatywnych uczuć moich co do tego, to chyba nie ma z tym jakichś większych problemów, chociaż no gra nie wygląda najlepiej, bo grałem na Xboxie One, więc prawdopodobnie, nie? Więc no, wyglądała tak, no jak te wszystkie gry współczesne wyglądają, nie mogą wyglądać lepiej na konsoli. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała wersja PC-towa, bo jeśli wiecie, wersja konsolowa Need for Speed 2015, tak jak kiedyś grałem w 15, w 15 roku, to najpierw grałem na konsoli, Xboxie właśnie, a później grałem na PC-cie i różnica była kolosalna, jeśli chodzi o jakość grafiki i płynność oczywiście rozgrywki, gdzie mieliśmy te 60 FPS-ów. Różnica była naprawdę bardzo duża. No i jak kamera, czy będzie można, czy są takie cutscenki jak na filmie, wiem o co ci chodzi. I tutaj właśnie jest ciekawa sprawa z tą kamerą, bo tak, jak rozwalamy jakieś inne samochody, te, które nas gonią, tak jak widzieliście na tych zwiastunach, ten element z fabuły, no to jak te samochody ktoś taranuje, no to mamy taką scenkę na te samochody i rzeczywiście wiecie co, każdego to denerwuje. Nawet kilka osób z EA mówiło, że no jest to takie trochę denerwujące, fajnie jakby to zmienili, no nie? Każdego to denerwuje, mnie to denerwowało, jak już zobaczyłem tylko pierwszy raz ten zwiastun. Fajnie jakby dali coś innego zamiast tego, ale jak jechałem na przykład samochodem offroadowym i przypieprzyłem w samochód, który jechał na drodze z dużą prędkością, to mój samochód zaczął się, wiesz, wywracać, gdzieś tam przewracać, ale nie było żadnej cutscenki na niego tak z boku, jakbyś na przykład grał w Burnouta albo w Need for Speed 2002, Most Wanted 2012, tak? Że uderzyłeś coś lekko albo zahaczyłeś i twój samochód zaczął nagle koziołkować i masz jakąś tam kamerę z boku, potem twój samochód się respawnuje. Tu jest na takiej zasadzie, że jak wylądujesz na koła, no to możesz jechać dalej. Twój samochód już jest uszkodzony, ale nie ma problemu, żeby kontynuować tą rozgrywkę. Podczas gdy w 12 mieliśmy tak, że jak w coś przypieprzyliśmy, to musieliśmy czekać, aż ten samochód się zrespawnuje z powrotem, aż cutscenka się skończy i tak dalej. To było bardzo denerwujące. Nie jestem pewny, jak będzie wyglądało taranowanie takich samochodów gdzieś tam w jakiejś fabularnej części gry, które nas gonią. Myślę, że tych cutscenek trochę będzie, ale jeśli chodzi o wyścigi i kogoś tam próbowałem zepchać czy coś, nic się z tym samochodem jakoś nie działo, wiecie? To było takie po prostu wyścigi, no. W wyścigach raczej to nie występowało. W sumie w 15 też tak było, nie? Nie było jakichś problemów, nie było jakichś tam cutscenek, jak kogoś tam rozwaliliśmy. Nie był to taki burnout, no nie z tego co pamiętam. Muszę sobie odświeżyć tą 15, jeszcze zobaczymy. I jakie są kamery? Kamerę mamy z trzeciej osoby, oddaloną z trzeciej osoby. Ze zderzaka i chyba z maski też była kamera. Chociaż ta z maski była jeszcze tak dziwnie ustawiona, myślę, że to jakoś tam poprawią. Czy w tej części Need for Speed postarali się w kwestii odczucia prędkości? Efekt prędkości, jak wspomniałem, nie jest taki jak w Forzie, nie jest taki ładny,
Ale jeśli jedziemy bardzo szybko, to rzeczywiście ta prędkość jest jakoś tam odczuwalna, jest fajnie rozmywane tło i jak patrzymy na monitor jadąc bardzo szybko, no to rzeczywiście mamy taki fajny efekt, ale no nie jest to poziom Forza, mogę tak szczerze powiedzieć. Jak tam twoje Volvo, to nie związane z tym. Czy mam wrażenie liniowości gry jak w przypadku The Run? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, Kuba. Mam wrażenie, miałem wrażenie podczas kampanii, na przykład goniłem ciężarówkę i nie mogłem jej dogonić, dopóki ona nie przejechała przez ten tunel. Bo po prostu gra była tak oskryptowana, że jak ja przyspieszałem, to ta ciężarówka nagle dostawała jakichś boskich prędkości. A jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że jak próbowałem dogonić tą ciężarówkę, to już byłem bardzo blisko, to nagle mój samochód zaczął nawet zwalniać. Nie mogłem przyspieszać bardziej, tylko on zwalniał, po prostu nie przyspieszał, o, w ten sposób, nie? I to mnie tak denerwowało, bo czułem tak, jakbym grał w jakąś kampanię Call of Duty, czyli jak jestem w takiej ścianie, idę wiecie, w takim korytarzu, gdzie mnie prowadzi gra za rączkę cały czas i tylko naciśnij XY i tyle, nie? Oczywiście tutaj cały czas miałem kontrolę nad samochodem, mogłem omijać pojazdy, mogłem zepchnąć albo ich nie zepchnąć, ale no... Fajnie by było, jakbym mógł tą ciężarówkę dogonić jednak wcześniej. No niestety mamy powiązane z tym jakieś cutscenki, jakieś... No, fabularnie było to tak zrobione, że nie można było dogonić tej ciężarówki wcześniej, ani później. Trzeba było w tym konkretnym czasie ją dogonić, tak? No, już. Jak oceniasz możliwości tuningu? No tutaj już mówiłem, że nie za bardzo tuningowałem. Miałem gotowe już samochody pretuningowane do dyspozycji. Garażu. Z tego co widziałem na zdjęciach, właśnie będzie bardzo podobny garaż do Need for Speed 2015. Ciekawe też swoją drogą, czy będziemy mieli w garażu ograniczenie do. Chyba tam mieliśmy ile? Mieliśmy najpierw ten podstawowy garaż z 5 samochodami, a później twórcy dodali możliwość przenoszenia do jakby innego garażu tych naszych samochodów. Chyba mogliśmy mieć tam 10 albo 8 sztuk, coś takiego było, już nie pamiętam dokładnie. Trzeba sobie prościej przypomnieć tego Need for Speeda. No. Tak, czy nowy Need for Speed, no, tak jak napisałeś, Kuba. Podejrzewam, że będzie bardzo podobny. Czy będzie wyłączenie możliwości? Chciałem, żeby tak było, że można było wyłączyć te opcje, ale takiej opcji nie widziałem, bo wchodziłem w opcję i chciałem sobie to sprawdzić. Nie widziałem, żeby coś takiego było. Może to później dodano. Czy jest dużo modernizacji, to już mówiłem. Tak, znaczy tutaj na tych targach mogły zagrać wszystkie osoby, tylko trzeba było czekać długo, żeby zagrać w jakąś grę, bo tam przyjeżdżały osoby, które chciały pograć na, nie wiem, Farminga, czy tam w jakieś inne gry. Jakby w ogóle nigdy nie grały na PC-cie, bo to było takie, o, kurde, pogram sobie, o, ho. Nie wiem, dziwne to było dla mnie, ale właśnie do tych nowych gier była ogromna kolejka, ludzie tam siedzieli jak na Woodstocku, gdzieś tam porozstegowywani, wiecie, tu stoliki, tam grali w karty i czekali na swoją kolej, także nie pograłem niestety w The Crew 2, bo chciałem bardzo, bardzo, ale no... Kolejka była... Musiałbym tam cały dzień stać, żeby pograć sobie w The Crew 2. Wolę poczekać chwilę i już. Ale jeśli chodzi o zamknięte pokazy, to tylko osoby, które miały plakietkę, które były już wcześniej zaproszone przede wszystkim, mogły grać w tego Need for Speeda, ale w takie dwa tryby, czyli kampanię i jeden wyścig, mogły grać wszystkie, w cudzysłowie, osoby, które mają dość czasu, żeby stać tam 16 godzin i czekać na swoją kolej. Jak odczucia w porównaniu do wcześniejszych wersji? Czy coś mnie zaskoczyło? Jak na razie nic mnie nie zaskoczyło, wiesz? Po prostu jest to kolejny Need for Speed. Bardzo fajnie się prowadzą samochody, chociaż mówię, jest to dalej kartonowy sposób prowadzenia, ale mi to nie przeszkadza, bo fajnie się nim jeździło po prostu, no. Bardzo przyjemnie się prowadzi, chociaż no właśnie, za dużo fizyki tam nie ma, moim zdaniem, w moim odczuciu, tak? Jest podobny do Need for Speed Rivals. O, właśnie, tutaj bym powiedział, Kuba, że sposób prowadzenia samochodów jest trochę podobny do Need for Speed Rivals, chociaż jeszcze bardziej responsywny. W Rivals mieliśmy, jak ostatnio grałem, te samochody były skrętne, bardziej niż w Need for Speed 2015, ale słabiej niż właśnie w tym najnowszym NFS-ie, z tego co odczułem. Tutaj znowu pytanie o
O prowadzenie, czy są jakieś bodyki, to tutaj też nie wiem. Odczucia z gry, że jedziesz 300 na godzinę. No i jak model jazdy, to już mówiłem. To jeszcze nie wiadomo, ale chyba będą starsze samochody. Nie wiem, czy Nissan 240SX, no, głupio by było, jakby nie było, nie? A Hondy? Hondy dawno nie widziałem w Need for Speedzie, właśnie ostatnio chyba w 2000, w Undergroundzie 2. Czy były później jakieś, może jakaś Honda NSX się pojawiła w którymś tam Need for Speedzie? Czy ta gra jest bardzo zręcznościowa i bardzo widowiskowa? Jak myślę, wiem, że jest zręcznościowa, bo jest to gra zręcznościowa. To nie jest symulacja, ani jakaś tam, wiecie... To jest gra zręcznościowa, wyścigowa zręcznościowa, żeby dostarczyć nam maksymalnie dużo adrenaliny podczas tej jazdy. No, nie oczekujcie od Need for Speeda symulacji, on nigdy taki miał nie być. A potem jest małe rozczarowanie. Zobaczymy, jak będzie tutaj, bo rzeczywiście 15 miała trochę niedoróbek. Pamiętam, że na konsoli miałem problemy z działaniem gry. No ale później to naprawili i już działało wszystko w porządku, także... Nie. Czy model jazdy jest prowadzony do Forzy? Na pewno nie. Jest podobny do Forzy Horizon. Co ty? Co było fajne. Wszystkie samochody... Wiesz co, ciężko mi było driftować samochodami szosowymi. Bardzo ciężko było je wprowadzić taki drift, żeby tam... A nie, czekaj. Chociaż jak jechałem tym Mustangiem, miał dużo mocy i jak tak zaciągnąłem, zahamowałem przednim, po prostu nożnym hamulcem, nazwijmy to, no to on całkiem dobrze wchodził w ten drift, ale nie jestem pewny, czy driftowało się podobnie jak w Rivalsie. Ciężko to określić. Czy grałem w fabułę, czy ciekawie się zapowiada? No właśnie, jeśli fabuła wygląda tak jak ten, cała ta fabuła, jeśli wygląda tak jak ten pierwszy stage, gdzie mamy oskryptowaną ciężarówkę, to będzie słabo. Ale ostatni stage, gdzie widziałem taki pojedynek Regera kontra te takie dosyć szybkie samochody i tam było kilka takich przerywników filmowych. Oczywiście te wszystkie cutscenki, one są wyrenderowane w grze, ale są bardzo fajne i bardzo fajnie ta fabuła wyglądała. Oczywiście jest bardziej żywa niż w 15, gdzie o, jesteś spoko ziomek, wszystko jest cool, elegancko, wow, wygrałeś wyścig fantastyczny, nie było żadnej takiej dramy, która napędzała jakichś emocji. Tutaj będzie, ktoś tam zginie, ktoś tam komuś coś zapieprzy, ktoś kogoś zgwałci i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ta fabuła będzie ciekawsza, ale no bardziej od tej fabuły chyba interesuje mnie rozgrywka podczas tej fabuły, podczas wykonywania tych fabularnych zadań. To jest jednak ważne, żeby... Dla mnie to jest ważne, żeby gracz miał coś do dyspozycji, żeby mógł podjąć jakieś inne działania, niż zaplanował to dokładnie twórca. Dlatego właśnie bardzo lubię gry sandboxowe z otwartym światem, gdzie możemy robić co chcemy, ale jednocześnie mamy do tego jakieś fajne narzędzia, jak na przykład w GTA mamy samochody, samoloty, jakieś helikoptery, łodzie i tak dalej. I możemy się tym wszystkim pobawić w jakiś tam unikalny sposób w danej grze. Moi drodzy, przeczytałem chyba takie najbardziej core'owe pytania, jeśli chodzi o zagadki dotyczące najnowszego Need for Speed'a. Wiem, że tych pytań było dużo, no ale te były najwyżej punktowane, które przeczytałem i chyba trochę wam wyjaśniłem te wasze, nie wiem, zagadki co do nowego Need for Speeda. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dodatkowe, na jakieś nie odpowiedziałem tutaj na filmie, a będę wiedział, znał odpowiedź, odpiszę na komentarz pod tym filmem. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie, pa pa.